To jest hybrydowe BMW serii 7. Gdyby nie kilka znaczków i dodatkowy punkt w menu systemu infotainment, pewnie nie zauważylibyście różnicy. Jeszcze nigdy nie korzystałem z tabeli, ale inaczej Wam tego samochodu nie opiszę. Do porównania weźmiemy modele 740i i 740d. 740i ma 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3 litrów, 320 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 450 Nm. Od 0 do setki rozpędza się w 5,7 sekundy. Obiecywane zużycie paliwa to 10,6 litra na 100 km w mieście, 6,3 poza miastem. Cena od około 382 tysięcy zł. Z kolei 740D ma 3-litrowego, 6-cylindrowego diesla o mocy 313 koni mechanicznych z momentem obrotowym na poziomie 630 Nm. Od 0 do setki rozpędza się w 5,5 sekundy. Podawane przez producenta zużycie paliwa to 6,9 litrów na setkę w mieście, 4,9 poza miastem. Cena od około 385 tysięcy zł. BMW Active Hybrid 7 oferuje jeszcze niższe zużycie paliwa, dodatkowe 30 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 500 Nm, ale kosztuje to 140 litrów z bagażnika i ponad 20 tysięcy złotych. Czy to ma sens? Moim zdaniem niestety nie. Być może w cyklu testowym BMW jest w stanie z siódemki wyciągnąć w jakiś sposób 6 litrów na 100 km w cyklu miejskim, ale w Warszawie 12 litrów to całkiem niezły wynik i to w trybie Eco Pro. Nie dalej jak wczoraj zrobiłem tym samochodem 400-kilometrową trasę na Podlasie i z powrotem. Po drodze udało mi się zbić zużycie paliwa do poziomu mniej więcej 8,7 litra na setkę. Podejrzewam, że gdybym miał jeszcze trochę czasu, jeszcze ze 100-200 km, pewnie udałoby mi się zejść w okolice tego, co obiecuje producent, czyli 7 litrów z jakimś niewielkim groszem. Ale jeśli dużo podróżujecie, pokonujecie długie trasy, to bardziej opłaca kupić się diesla, który jest oszczędniejszy, tańszy i ma większy bagażnik. Motor elektryczny daje hybrydowej siódemce niezłego kopa. Nawet jeśli nie jesteśmy w trybie sportowym, wystarczy wcisnąć pedał gazu i w ciągu paru sekund rozpędzamy się do prędkości, która dozwolona jest tylko na niemieckim autobanie, ewentualnie na torze. Oczywiście potem wystarczy przerzucić samochód z powrotem w tryb Eco Pro i możemy cieszyć się jazdą na baterie, na akumulatory. Tak, w cyklu bezemisyjnym. Możemy tak pokonać parę kilometrów z prędkością do 60 km na godzinę. Niestety nie ma możliwości wymuszenia trybu bezemisyjnego, a to oznacza, że nawet delikatne wciśnięcie pedału gazu może uruchomić silnik spalinowy. Także trzeba ostrożnie obchodzić się z prawym pedałem. Poza tym hybrydowa siódemka jest bardzo komfortowa, świetnie wyciszona, do tego stopnia, że po pewnym czasie zaczynam słyszeć klimatyzację i to dźwięk klimatyzacji zaczyna mnie denerwować. Gdyby nie parkowanie, w ogóle bym zapomniał, że jadę dwutonowym, pięciometrowym samochodem. To będzie krótkie podsumowanie. Czy kupuję koncepcję hybrydowego BMW? Powiedzmy sobie tak. Rozumiem, że w dzisiejszych czasach producentowi może zależeć na tym, żeby mieć takie auto w swojej ofercie.